To jest coś niemożliwe. Widzieliśmy wszyscy, jak wysoko leci i... Ja mogę tylko pogratulować. Tutaj nie ma o co pytać. Tutaj pozostaje pogratulować i zapytać o wrażenie. Dziękuję. Emocje już teraz trochę zeszły. Było trochę zaraz po tym mówić, ale dla nás super dzień to. Nie wiem, czy się da lepiej, no na pewno da, ale też reszta jest mocna, ale pierwszy, drugi, pierwszy, trzeci, czwarty, dziesiąty Klimek też naprawdę się skończył dzisiaj. Super. Jeżeli zapytam o to, czy jest niedosyt, że nie było polskiego podium, to jaka będzie odpowiedź? Nie, musimy też mieć jakąś pokorę, tak to jest, Graneru to jest świetny i dzisiaj się to zeszło naprawdę świetnie wszystko i dalej trzeba pracować, bo Geiger pokazał w drugiej rundzie, jest mocny laniszek. W pierwszy miał prawie upadek, też by był dalej, reszta w cyrk jedzie dalej i trzeba pracować. Ważne, że cyrk jedzie w całości dalej, bo dla was to chyba też ważne, że są Norwegowie, Niemcy, Austriacy, żeby ta rywalizacja była właśnie na sporcie, a nie gdzieś tam w covidowych pokojach. To co było, to co było powiedziane, to Alex nawet nie powiedział, że bez Polaków nie jest to ten turniej co to, ale to samo jest, jeżeli by nie było Norwegów, Niemców, po prostu tych najlepszych, co walczą o ten turniej, ta ścisła czołówka. Bez tego by to nie miało taką wartość. Jak wyglądają teraz plany testowe najbliższe, bo mamy Innsbruck, Bischofshofen i Titize jeszcze zaraz po. Tak, jutro po kwalifikacji są testy następne na Bischofshofen. I potem właśnie czwartego po przyjazdu do Bischofshofen robimy następne testy, a te już są dalej na Titize. Jakieś zmiany w składzie się szokują, czy jedziecie do końca turnieju tak jak jest? Na razie jedziemy dalej, ale ciężko powiedzieć, ale jeżeli na przykład tu turniej chyba powinniśmy dojechać, tak, ale wiemy, że w domu teraz na razie w dobrej dispozycji są Pavel Kuba, co pokazali na ostatnich závodach, Tomek już pomalu powoli się rozpędza i też trzeba dać szanse. I tak by to miało wyglądać, zmieniać te periody i każdy dostał, żeby dostał swoją szansę. 20 lat temu, trener to pamięta, bo to był taki skok ikoniczny, Adam Małysz, tutaj 129 chyba i pół metra w Garmisch-Partenkirchen, ale to co Dawid dzisiaj zrobił, to coś podobnego, myślę, że w takim momencie, takiego granata. To jest naprawdę super skok i wygrał z dużą przewagą, to było dla Graneruda bardzo, bardzo trudne zadanie, żeby Dawida przeskoczyć, bo tam była różnica 1 punkty i musiał skoczyć daleko i wylądować, coś wiemy, že neumie tak do konca, že by vylondoval bezpečně do telemarku za HS. A ten skok to byl na 19 či na 17,5? Který? Davida, ten ostatní. Na Davida 19,5, bo 2 metry za HS, rekord skoční i londuje. To jest, ja bym na pewno dal 19,5. Albo 20, bo to jest coś niemożliwe. Widzieliśmy wszyscy, jak wysoko leci i ląduje i właśnie ścisło go na dół, bo to jest duże obciążenie, ale odjechał normalnie dla mnie szacunek, bo tak daleko wylądować to nie potrafi każdy. Pytam, bo Szwajcar 17,5 i pytanie, czy to jest zgłaszane potem gdzieś przez was, na przykład do Sandro, że no tak to na pewno by nie było. Tak, wieś sam, že analizujeme tež kvůli tego závodu, jeżeli chodzi o noty, brand kości, wszystko i napewno to musíme přeanalizovat ještě.